Z nami Sergiej Wyrwejko. Witam serdecznie. Witam wszystkich. Jutro ciężki przed tobą bój z Nagi Aguilerą. Zaboksujesz. To jak nastawienie przed tym pojedynkiem? Zwarty i gotowy do ciężkiego boju? No jasne, że gotowy. Dlatego trenował, oglądał walki. Postawiał z trenerem plan, jaki ustawili. Jak wszystko pójdzie tak, jak chce, to powinno być dobrze. A jak byś chciał, żeby to poszło? Żeby była wygrana. Mówiłeś, że twojego rywala pewnie obserwowałeś. Jego walki, ostatni pojedynek miał dość dawno z Marcinem Rekowskim. Jakie wnioski po tamtym pojedynku? Ja mówię, że właśnie tej walki z Rekowskim nie widział. Widział z Adamkiem, a tej walki nie znalazł. No, oglądając walkę z Adamkiem, no to trzyma ciosy, cały czas szedł do przodu, wytrzymał i takie, nie wiem. Ale tak ile to lat temu było, no to zobaczymy, nie wiem, jakoś. Ja też miejsce nie stoję, trenuję cały czas, jakieś, nie wiem, robię postępy, no zobaczymy, jak to pójdzie. Ty pewnie cały czas starasz się wykorzystywać te swoje warunki fizyczne, pracujesz nad boksowaniem na dystans. No, w tej walce trzeba będzie to, nogi i lewe rękę. To myślę, że to koniecznie jest. Opowiesz trochę o przygotowaniach, jak one wyglądały, kto ci pomagał w sparingach? Nie wiem, zrobili obóz, jeździli na obóz z Fenem, zrobili tam sparingi z różnymi bokserami, K1, MMA, no różnie byli ciężkie, dobierali ciężkich przeciwników, żeby dużo ważyli, żeby tak ruchliwymi, różnie chłopaki byli. Przyjeżdżał do mnie Roger Hryniuk ostatnio, to już ostatnie sparingi to już były. No i chłopaki pomagali mi. Tobie pasują pięściarze, którzy idą do przodu, którzy wywierają presję? Lubisz boksować na wstecznym biegu? No to już od walki zależy, to już różnie. Nie, ale taki mocno ofensywny rywal będzie ci pasował? Zobaczymy jutro. Zobaczymy jutro. Jak generalnie spędzisz te ostatnie godziny przed walką? Odpoczyłem. Więcej odpoczynku, leżenia, żeby był wypoczęty. I zbieram energię na jutro. To, że stadion, trochę inna sceneria, świeże powietrze, to jakoś tam ma dla ciebie jakikolwiek wpływ? Nakręca cię dodatkowo? Nie, ja myślę, że to będzie lepiej jak na świeżym powietrzu, bo jak w zamkniętym pomieszczeniu, to trochę ciężko jakoś tak. Jak dużo ludzi, gorąco, a tu będzie świeżo, fajnie. Myślę, że fajnie będzie. Dobra, Sergiej, ja cię dłużej nie zatrzymuję. Dzięki wielkie i dobrej walki jutro. Dziękuję.